No to chyba tyle tutaj. Ale nie, zaraz wbiję. Coś powiedziałam. O nie! O nie! O nie! Ale fiesta! No hej ludziska, z tej strony Falcon, a to jest nieco inny materiał niż te, które zwykle oglądacie czy oglądaliście, bo nie wiem, czy mogę powiedzieć oglądacie w sytuacji, w której jest to w sumie trzeci film na kanale od powrotu. Ale inny, na pewno, bo jednak grą, wokół której głównie tworzę content, jest i pewnie długo będzie Overwatch. Ale nie zmienia faktu, że w inne gry również gram, a nawet w trakcie ostatniego roku więcej grałem na przykład w grę, którą dzisiaj wam pokażę, niż w Overwatcha. Tak mniej więcej w marcu, po słuchajcie, 5 latach przerwy od grania w League of Legends, wróciłem i o dziwo, chociaż nie spodziewałem się tego totalnie, naprawdę dobrze się bawiłem i tak naprawdę dopiero w czerwcu gdzieś przestałem grać. Później jeszcze się pojawiło TFT, więc pykałem w TFT, ale League of Legends troszkę już mniej gdzieś tam to moje zainteresowanie utrzymywała. Co nie zmienia faktu, że czasem lubię sobie wskoczyć na Shaco, moją ulubioną, ukochaną postać, i pograć. I tak też dzisiaj zrobimy, słuchajcie. Tak, ale mówię po 5 latach ten powrót w marcu. Tak, kiedyś dla mnie LOL był niesamowicie ważną grą w tym takim moim gamingowym życiu, ponieważ od 2011 do 2014 roku zagrywałem się w to nieustannie i fakt, doszło do momentu, w którym absolutnie wymiotowałem Summoner's Rift, czyli tą, powiedzmy, przeklętą mapą, którą się widzi non-stop w każdej grze. Przeżywacie na niej wzloty, upadki, fajne momenty i absolutnie rakowiska. Był moment, w którym no już miałem dosyć, po prostu miałem dosyć LOLa i to był moment rozstania z tą grą. Na 5 dobrych lat tak naprawdę. Czasem zdarzało mi się wracać, ale nigdy na dłużej już LOL mojej uwagi nie przyciągnął. Aż właśnie do roku 2019, kiedy z irytacji innymi grami, w których no niestety miałem dosyć niskie FPS-y i nie grało mi się przyjemnie, LOL okazało się działo całkiem nieźle. Zostałem też wciągnięty przez kuzyna i całkiem sporo czasu też tutaj znowu spędziłem. I naprawdę, naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jakie zmiany na przestrzeni lat się pojawiły w tej grze, że dalej potrafi być tak aktualna, tak przyjemna. Oczywiście są pewne no, rzeczy, które odrzucają, jak teoretycznie bardzo toksyczna społeczność, która nie uważam, że jest aż tak zła, jak się o tym mówi. No i zwyczajnie stwierdziłem, że może fajnie będzie od czasu do czasu również tego LOLa sobie popykać na kanale, tym bardziej, że tak jak mówię, akurat w przypadku tej gry nie dotyczą mnie ograniczenia mojego sprzętu, działa ona nieźle, więc chcę to wykorzystać po prostu. To będzie dobre dla takiej, wiecie, mojej higieny psychicznej przy nagrywaniu, ponieważ warto mieć zawsze jakąś odskocznię, żeby nie trzymać się tylko jednego tytułu, bo wtedy wiadomo, że i ten tytuł może z czasem zmęczyć. W ten sposób działałem przed przerwą rok temu, kiedy poza Overwatchem nagrywałem też Fortnite'a i chociaż dzisiaj nie byłbym w stanie tego zrobić, bo już w Fortnite'a nie gram i też zaczął mi niezbyt dobrze działać, to nie żałuję, że wówczas to robiłem, bo po pierwsze było to w zgodzie ze mną, po drugie nawet jeśli nie miało to jakichś świetnych wyświetleń, to po prostu dobrze się przy tym bawiłem. Też lubię, przyznam, słyszeć jakby swój komentarz tworzyć na tle innych gier niż Overwatch, do którego jestem totalnie po prostu już przyzwyczajony, i choć świetnie się bawię nagrywając Overwatcha, to fajnie czasem zobaczyć coś innego. Tak dla mnie i mam nadzieję, że dla chociaż części z was, że chociaż części z was będzie się to podobać. Także tak, to tak mówię, że nie musicie się obawiać, że Overwatcha będzie mniej, ale czasem po prostu wrzucę również LOLa czy jakąś inną grę, która może będzie dobrze chodzić.
i będzie mi się dobrze nagrywać. Jak na przykład klasyczny WoW, który pojawi się pod koniec bodajże sierpnia. Także to też jest taka fajna data, fajna premiera, którą być może będę ogrywał. No i to tyle. Zapraszam do gameplayu. No dobra, jesteśmy już w grze. Pierwsza gra League of Legends na moim kanale chyba od 2014 roku. Naprawdę dawno nie nagrywałem LoL'a. Pamiętam, że kiedyś... kiedy właśnie się zagrywałem w LoL'a, czułem bardzo dużą potrzebę nagrywania go. A niestety nie miałem takiej możliwości, bo... po pierwsze FPS-y. To w ogóle śmieszne, bo jak zobaczycie jakieś stare moje gameplaye z LoL'a, właśnie tam 2013-14 rok, to mam tam momentami po 25 FPS-ów i dla mnie to nie był problem. Nagrywałem po prostu i było fajnie. To też jest jakaś taka nauka dla mnie, że kiedyś to Falcon się nie przejmował, nie wiem. Falcon się nie przejmował niczym, technikaliami, FPS-ami i tak dalej. Po prostu miał zamiłowanie do czegoś i to robił. To jest fajna sprawa w sumie. Podziwiam całkiem tego młodego siebie, powiedzmy. Nie to, że teraz jestem stary, ale... ale podziwiam, że serio miałem jeszcze gorszy sprzęt niż teraz. To, co mam teraz, to naprawdę błogosławieństwo. I radziłem sobie, po prostu. Działałem na tym, co miałem. To jest fajna sprawa. Też czasem zastanawiam się, jak to było, że byłem w stanie utrzymać taką regularność nagrywania w momencie, w którym dzieliłem pokój z dwojgiem rodzeństwa. Co tam jeszcze? Jakie jeszcze przeszkody miałem? No właśnie, sprzęt miałem słaby. Ej, w ogóle... ten smite był bez sensu, ja zawsze tutaj smajtuję. Będę miał bardzo mało HP. Jak coś, może się troszkę różnić mój raut junglowania od tego, co widzicie, nie wiem, u jakichś tam proplayerów, czy nawet innych graczy Szako. Mam po prostu swojego rauta, który działa i dla mnie działa. Pewnie dałoby się lepiej, ale to mi się podoba i tyle. Tak czy inaczej troszkę skopałem, bo użyłem smite'a już na dużym kragu. A zwykle robię to na dużym raptorze. No, także podziwiam za regularność nagrywania tego, tam nie wiem, 14-15-letniego Falcona. Również za to, że widząc jakiś tam swoich, powiedzmy, idoli młodości. O, no i pięknie spalony flash. O, będę mógł fajnie męczyć. Będę mógł fajnie męczyć tego. Upsi. Dobra. Zostawimy to. Będę mógł fajnie męczyć Malphite'a, bo no nie jest to zbyt mobilna postać. Inaczej, nie chodzi mi o mobilność, chodzi mi o... o to, że dosyć wolno jungluje, także dzięki temu mogłem tego... drugiego... kraba złapać. To się ceni. Już bym się cofnął, żeby zacząć robić kragi znowu, drugolevelowe, ale jeszcze mi brakuje trochę golda niestety do Tiamata.
po tym kampie powinno już być. Tak, także druga sprawa to podziwiam za to, że no widziałem tych tego CTSG i JJ Jokera, czyli właśnie osoby, które jako pierwsze w sumie na YouTubie oglądałem gdzieś tam, no chyba w ogóle od nich się zaczęła moja przygoda z tą platformą, oczywiście hype wielki na Minecrafta i tak dalej, wszyscy, którzy się interesowali w tamtym czasie tymi tematami, doskonale wiedzą, o co chodzi. Nie no, super, tak, no jestem alive, Jinx, i bardzo chętnie wam pomogę, jak będę na to gotowy. Bardzo nie lubię, jak wchodzą w grę junglerom i strasznie wymuszają ganki. Czasem naprawdę autentycznie potrafiło mnie to tiltować. Bo na przykład czułem straszną presję przez to, że ktoś tak marudzi o tego ganka. Więc przychodziłem, porzucając, nie wiem, jakiś tam mój pomysł na rozgrywkę, który nie musi być wcale dobry, ale no, jest mój. Nie, to jest bez sensu, tutaj. Albo nawet się tutaj wybiera. XD, 3 pingi. Trzy pingi on my way. Dobra, szybko to wezmę. Dobra, a on też użył Ignite'a, no, trochę przypał. Nasza Jinx się cofnęła, w sumie nie wiem dlaczego. Dobra, w sumie mogę zrobić darmowego Drake'a. Sorry, wiem, że trochę gubię wątki, ale też nie jestem przyzwyczajony do nagrywania League of Legends. Teraz cofniemy. No, nie jestem przyzwyczajony, chociaż przyznam, że całkiem przyjemnie się to nagrywa, bo jest to jednak inny typ akcji niż Overwatch. I w moim przypadku przynajmniej bardzo sprzyja komentarzowi. Mówię, troszkę można zgubić wątki, bo tutaj się ruszy to, tutaj tamto. Ale jakoś tak dobrze mi się komentuje przy tym. Jest to takie spokojniejsze jednak. Inna jest perspektywa, kamera, tak dalej. No i okropnie mnie cieszy to, jak to chodzi. Dobra, na razie było mało ganków. Troszkę skupiłem się na czyszczeniu dżungli, ale mamy Drake'a. Jakiś tam kill na bocie. W ogóle coś czuję, że ten bot to jest jakiś premade. Bo w sumie razem się pluli o tego ganka i Tak czuję, że to jest taki toksyczny premade bot. O, znowu proszę o asystę. Jak już przyszedłem, to w sumie nie wiem, Jinx się wycofała. Nie wiem, ile tam miała HP. Thresh był zawiedziony tym, że umarł. Też tam jakiś toksyczny ping na mnie poszedł. O, nice, też mamy flesza. Nie wiem, czy trochę popchnąć tego mida. Gdzie jest Malphite? Nie patrzyłem. Czy był na bocie, czy jak? Dobra, ja myślę, że będę się starał farmić po to, żeby móc więcej robić później, bo na razie, no nie wiem, jak tam wygląda mid. Taki chyba remis, czy coś? Zgarnę jeszcze tego expa w sumie, czemu nie? Dobra, kolejny flash spalony. Zawsze Talonowi będzie łatwiej tutaj wpadać.
No tak, a dzisiaj w ogóle gramy szako. Nie powiedziałem o tym zbyt wiele. Szako to jest, słuchajcie, moja przeukochana postać. Mój main od praktycznie początku mojej gry w LoL'a, od tego 2011 roku. Znaczy, zaczynałem od Mastera Yi. Jako, że no, była to postać tańsza. Mówię o okresie w ogóle, kiedy uczyłem się jeszcze gry i levelowałem pierwsze konto. No, Master Yi kosztował 450 IP, czyli tej starej waluty. No, a Shaco kosztował 3150, także no też różnica. Trzeba było zarobić na tego Shakersa. I nie wiem, czy wypróbowałem Shaco w jakiejś rotacji, czy jak to wygląda, ale od razu przypadł mi do gustu i był drugą postacią, której się uczyłem i którą niesamowicie dużo grałem. Nice. Bardzo, bardzo ładnie. Killi co prawda nie mam, ale mam asysty i myślę, że Talon będzie, że to będzie fajna odbitka dla niego. Dobra, weźmiemy sobie Rift Heralda chyba. Myślę, że dosyć bezpieczny call, co prawda nie widzimy nikogo na topie. Za minutę mamy górskiego smoka. Nie widzimy nikogo na topie, ale nie ma ich junglera i to się liczy. Jak przyjdzie Irelka na przykład, co w sumie wątpię, że tak było. Bo to chyba trochę nie ten poziom. Gram w ogóle na poziomie platyny 2 aktualnie. Dobra, się już cofnę, bo zaraz będzie smok. Jest poziom platyny 2. O, uwaga. No to na tym poziomie myślę, że top player nie ma aż takiego awareness, żeby reagować w sytuacji, w której ja robię smoka. Znaczy Heralda. O. Ucieknę? Nie ucieknę. No to my bad. A, ale dobra, spalił flesza. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że pojawi się jeszcze Malphite. No ale dobra, może jest jakiś cień szansy, że odgoni ich to od smoka. I tak myślę, że to nie było to najlepsze zagranie, ale dobra. To co zrobię, to na pewno miód na tych ludzi. Ten bot jest mega toksyczny. Nie wiem, czy to jest primate, czy nie. Ale coś z nimi nie tak. Teraz zwątpiłem, czy to jest primate, bo Jinx napisała you int i nie wiedziałem do końca, czy to dotyczy mnie, tego, że się tam wbiłem w trzy osoby, czy może jednak Thresha, który umarł jakoś dziwnie sam przy smoku. Też nie wiem w sumie, o co tam chodziło. No dobra, wracamy do farmy. Mam jeszcze połowę czasu na Heraldzie. Tak, moja najwyższa ranga to Diament 4, którego wbiłem właśnie po tym powrocie w 2019 roku, po 5 latach przerwy właściwie, albo nieregularnej bardzo gry, kiedy wracałem powiedzmy na jeden lub maksymalnie 10 meczów. Puszczymy trochę tego mida. No chyba fajnie się feednął Talon, tak mi się wydaje. I co, spróbuję wziąć wieżę, czy tutaj pomogę? Pomogę Talonowi, żeby shutdowna nie dostali, co i tak się stanie. Dobra, git.
O kurde, ale skopałem. Nice. Myślę, że fajny shutdown. Lecimy z tym. Z Heraldem od razu. No ja bym mógł się w sumie cofnąć. Tutaj niech sobie ogarniają chłopaki na bocie. A ja w tym czasie kupię nawet Deathblade'a. No, średnie value z tego, z Heralda w sumie. Jeszcze troszkę zbejtowało to naszych, żeby troszkę tam pobyć. Jeszcze Warda kupię w sumie. Ale whatever. Na szczęście mam ich zmiutowanych, także już mnie nie będzie tiltować jakiś komentarz ich strony albo ping. Nie wiem, whatever. Mamy shutdowna na Vayne. Ile ona tam miała? Jakie staty? No, 8-3 była. Także całkiem spoko sprawa, myślę. Zostaw mi to. Dobra. Ja myślę, że jestem całkiem w niezłej sytuacji aktualnie. Duskblade to jest niezły power spike dla Shaco. Okej. Serio? Flashował? Okej. Puszczymy wieżę na bocie. Uuu! Ja nie wiedziałem, że to tak działa. Kurde, prawie podpaliłem, zabiłem Jinx. Nie wiem, jakiś rework dostał brand? Co to było, ten wybuch? Nie spodziewałem się totalnie. Mam w ogóle trinket na wardy, też muszę pamiętać. Żeby używać. Tu chyba nic nie zrobimy. Więc podejdę na topa. W sensie na górną dżunglę. Za minutę mamy smoka. Kolejny górzysty. Powiem wam tak. Nie najlepiej mi idzie taki... Inaczej. Stresuje mnie trochę. Taki komentarz na sucho. Kiedy nie jestem na niczym tak skupiony i bardzo słyszę ten swój komentarz, jakoś nie potrafię być zwięzły, mam 1000 dygresji. Mówię o nagrywaniu na przykład dzisiaj wstępu do League of Legends właśnie. Tak. Dobra, to się już samo zabije. Okej, okay, nice. Ale to jest jazda. Ale to było głupie, że ja tutaj wbiłem, że tutaj przyszedłem. My bad. Powiedzmy, że się zagadałem. Tak, także ten wstęp był taki troszkę stresujący. Wątpliwości spore miałem, czy ma sens i tak dalej, ale... Ale jednak kiedy jest jakiś tam flow gameplayu i... Co prawda często gubię wątek, ale mogę po prostu wtrącać ten swój głos do akcji. To nie wiem, jest przyjemnie po prostu, dużo lepiej się w tym czuję. I przyznam, że dobrze się nagrywa tego LoL'a. Fajna sprawa. Także możliwe, że to będzie po prostu taki filler content u mnie na kanale. A może z czasem, jeśli się bardziej wkręcę, też taki content na równi z Overwatchem, zobaczymy. Nie zamierzam się ograniczać, totalnie. Liczę na to, że też wasz odbiór będzie całkiem spoko. Zresztą wiecie, nie było mnie przez rok, więc come on, jeśli ktoś lubi ten content mój ogółem, to wierzę, że wybaczy mi to, że nagrywam coś innego niż Overwatcha, nie? Bo chyba lepsze tam, nie wiem, te 3 filmy tygodniowo z Overka niż 0. Nie? Dobra. Już myślałem, że to jakoś wyżyje, jeszcze, nie wiem, zrobi mi ostre kuku, jak wieża mnie zaczęła dotykać. 1-2-7, spoko. Całkiem okej. Myślę, że mamy tę grę na chwilę obecną. Ho?
Dobra, ale uniki porobiliśmy. Nice. Tak czułem, że Malphite zaraz wbija z ultem. Wyczyścimy naszą górną dżunglę. I widzimy, że następny smok to Infernal. No powiem wam, że w sumie fajnie byłoby wrócić do diamentu i może tam coś podziałać. Czuję, że znowu mam siłę do tego, bo w momencie, w którym... Generalnie tak, po powrocie do LoL'a, po tych 5 latach, na początku miałem jakiś tam gold. O nie, chyba nawet silver, nie wiem. Tak nisko po meczach klasyfikacyjnych zostałem umiejscowiony. No i wiadomo, bardzo szybko awansowałem ciągle gdzieś tam do góry. Sporo punktów dostawałem za gry i tak dalej. Okej. O, tam jeszcze jakaś... A, super, Talon już... Widzę, że sobie świetnie radzi. I tak było, słuchajcie, do właśnie jakiejś platyny. Może bota sobie pusznę. Do jakiejś platyny. W platynie byłem bardzo długo, kurde, hardstackiem, naprawdę. Sporo tam siedziałem. Jakieś, nie wiem, no 130, 200 gierek nawet, nie wiem, już nie pamiętam tych liczb dokładnie. Ale długo tam siedziałem, rzeczywiście. Po czym w końcu udało się zrobić ten run do diamentu. Wbiłem i to było coś. Ale w diamencie znowu zacząłem hardstackować. Hardstackowanie to po prostu sytuacja, w której no troszkę zatrzymujecie się w miejscu i przestajecie gdzieś tam wbijać wyższe rangi. Fuck! Chciałem mu zesmajtować. Także w D4 znowu miałem trochę problemy ze wbiciem gdzieś tam wyżej do D3 czy coś. Też było trochę mniej meczów, bo też rzadziej grałem. No i tak się stało, że w którymś momencie po prostu spadłem do P1 znowu, a później nawet do P2. I to był też moment, w którym delikatnie traciłem zainteresowanie grą. Za minutę smog, pójdziemy do naszych. Nie, ten Talon naprawdę jest tak najedzony. Bardzo lubię ten... Oż ty draniu. Oż ty draniu. A ja cię chciałem dobić. Lubię ten element gry junglerem, że jesteście w stanie właśnie... jakby otworzyć grę jakiejś innej linii. Wspierać ich gdzieś tam i później widzieć po prostu, jak urośli. Takie, wiecie, to są takie wasze dzieci. Widzicie, jak już same sobie radzą w dorosłym życiu na Summoner's Rift. No dobra, tutaj czuję, że chciałbym jeszcze kogoś zabić może. Może bym kogoś jeszcze zabił, chociaż zaraz jest smok to... Ale zawsze taka przewaga nam się przyda, jakbym kogoś piknął. Nasi też mogliby w sumie nie cofać, skoro zaraz jest Drake. My co prawda go szybko zrobimy, ale... Przeciwny zespół w ogóle jakiś, nie wiem, nie ogarnia. Nie wiem czemu są w swojej górnej dżungli przy Talonie, zamiast tutaj. O, nice, nawet nie zsmajtowałem, nie trafiłem smajta. Nice. Dobra, nie wiem, czy tutaj jest się sens wbijać, ale może jakaś Vayne szybko. No i spoko, ktoś tam dobił. No to chyba tyle tutaj. Ale nie, zaraz wbiję, coś podziałam. O nie! O nie! O nie! Ale fail fiesta!
O Boże, o Boże. Nie dość, że Shielda odpalił Ryze i nie zdążyłem go zaatakować z Q, chociaż wtedy może bym umarł od razu, bo tam było dużo osób blisko. To jeszcze nie zdążyłem użyć R-ki przed stunem tego Branda, użyłem po stunie, jednocześnie skończyła się ta R-ka idealnie pod wybuch. Także good, good, dobry play. No dobra, kolejna rzecz to myślę Ghostblade, pójdę totalnie w jakieś tam one-shoty. Tak, w ten sposób sobie ogarniam buildy. W LoLu jest obecnie wbudowana opcja właśnie takiego przygotowania buildów. No i ja to robię w ten sposób, że tutaj daję sobie early i utility. No, straciłem dużego minionka. Co tam później? Później daję takie, powiedzmy, trzy korowe itemy, które gdzieś tam early... Co ja robię? Jakieś pingi dziwne wysyłam, przypadkowe, i straciłem kolejnego dużego miniona. No a później już tam, nie wiem, czwarty, piąty, szósty item sobie rozpisuję z jakimiś takimi, powiedzmy, opcjami. No chociaż aktualnie totalnie tego nie aktualizuję, bo nie grałem długo. Okej. Bałem się trochę, że Malphite we mnie wskoczy. Dobra, weźmy, przyspieszmy tę grę, bo w sumie to jest całkiem wygrane. Spuścimy tego bota, żeby tutaj otworzyć. Lepiej nie dawać im, wiecie, szansy na powrót. Okej. Nie mam ulta, także na razie nie będę tutaj jakoś mocno się chyba wbijał. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Okej. Okay. O, Jinx niestety nie trafiła. Dobra, bierzmy tego inhiba tutaj. Vayne jakoś przeżyła. Red jej nie dobił. No i myślę, że to tak na spokojnie na tle. Kurde, znowu nie dla mnie kill. No i to na tle. Słuchajcie, bardzo fajna gra, myślę, jak na pierwszą. Po takiej przerwie odrzucania LoLa. Tych filmów z LoLa nie było nigdy dużo u mnie na kanale, ale no, ileś tam było. No w sumie można zrobić takie krótkie podsumowanie gry. Jeszcze nie mam do końca rozkminionego formatu tych gameplayów z LoLa, więc nie do końca wiedziałem, co zrobić w momencie, w którym gra mi się kończy i wracam do tego ekranu tutaj. A stwierdziłem, że w sumie statystyki w LoLu to jest bardzo spoko sprawa, więc warto może poświęcić z minutkę, dwie na takie podsumowanie meczu i zerknięcie, jak poszło. Tak, dzisiaj nie będę jakiejś rozkminy wielkiej robił, poza tym, że no, 2-3-12, myślę, że spoko opcja. Ja może tam jakimś wielkim killerem nie byłem, ale mam całkiem sporo asyst i myślę, że całkiem nieźle pomogłem Talonowi tam na midzie. Później Talon zaczął się sam odpalać i widzicie, zrobił 27, także całkiem spoczko sprawa. Jeśli chodzi o zespół przeciwny, to nie wiem, nie jestem chyba fanem Malphite'a w dżungli. Kiedyś chyba się grało, nie wiem, czy aktualnie on jest jakiś taki metowy, czy to jest coś częstego. Tak jak mówiłem, przez ostatni miesiąc grałem troszkę mniej w LoLa, więc wcześniej jak grałem, jakoś nie był to dla mnie częsty widok, po prostu Malphite w dżungli, więc coś nowego, okej? Okay? Jakoś niespecjalnie jestem fanem i też wydaje mi się, że było widać, że niezbyt sobie chłopak radził. W ogóle śmiesznie widzieć te itemy Jinso, Rageblade, Phantom Dancer, Botrk. Wiecie, jakby grałem ostatnio w TFT, więc tak widząc te ikonki albo nawet te postaci, bardziej je widzę przez pryzmat TFT niż przez pryzmat LoLa, także to jest dosyć śmieszny efekt. No i tak naprawdę to by było na tyle.
Tak, to szare tło w tle to mój pulpit. Taki mam pulpit, piękny, nie? Tylko schowany jest pasek startu i ikonki. Dobra, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Będę jeszcze oczywiście rozkminiać tutaj format tego, tych materiałów, czy jak robić wstęp, jak robić końcówkę, ale przyznam, że to był fajny materiał i dobrze mi się komentowało Lola. Zaraz usiądę jeszcze do jednego materiału, także jeśli komuś siedzi akurat LOL, to z przyjemnością będę również Lola od czasu do czasu dla Was nagrywał. A tymczasem trzymajcie się, pa pa i do usłyszenia. Jeszcze jedno, dajcie łapkę, jeśli Wam się podobał LOL w wykonaniu Falcona, to dajcie łapkę. Trzymajcie się, cześć!